Jest pewnie kilka wersetów w psalmie 52. Jest napisane tak, czemu się drugi złością ołtarzu, tak? Łaska Boża Słowieczna. Knujesz zgubę, język twój jest ostry jak nóż, ty zdrajco. Miłujesz bardziej zło niż dobro, kłamstwo bardziej niż słowo prawe. Miłujesz wszelkie oszczerstwa języku podstępu. Przeto Bóg zniszczy cię na wieki, pochwyci cię i wyrwie z namiotu i wykorzeni cię z ziemi żyjącej. Wiecie, tu jest napisane, że to Dawid tak mówił o Doegu Edomicie, który doniósł Saulowi o tym, że Dawid jest w takim, a nie w innym miejscu. I to było tak literalnie sformułowane. Natomiast na pułapie duchowym to jest to są słowa Jezusa na temat diabła. Wiecie, Dawid, on jest pierwotypem Chrystusa. On prezentuje nam Mesjasza. W ogóle ostatnio, wczoraj w zasadzie, że wracaliśmy sobie z usług i siedzieliśmy z Przemkiem sobie przy jedzeniu. I Przemek mówi, jak to, mówi, jakie jest parcie na różne filmy, gdzie są bohaterowie. I to jest tak, zauważcie, od początku kinematografii, że różne są trendy. Natomiast filmy o bohaterach, w ogóle książki o bohaterach, różne spektakle, one zawsze mają wzięcie. Wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że ludzie mają w sobie wmontowaną potrzebę Mesjasza. Ludzie ciągle szukają Mesjasza. Oglądają Gladiatora i nie rozumieją, że odczucia, które mają, kiedy oglądają Gladiatora, to są odczucia, tak, wołające o Mesjasza. Wszędzie się szuka Mesjasza, ratunku jakiegoś. Ten Mesjasz, on się w ogóle przejawia od początku wygnania człowieka z raju. Cały czas ten Mesjasz gdzieś tam jest. Kto przyjdzie i nas uratuje przed teraźniejszym wiekiem? My wiemy dzisiaj, jakie jest imię Mesjasza. My wiemy, my go poznaliśmy, tak? I my musimy zrozumieć, że również cały Stary Testament, on jest związany z tym, że ci ludzie szukali i też w swoich zachowaniach prezentowali tego Mesjasza. Dawid tu jak Mesjasz zbierał wokół siebie ludzi, których wszyscy wyrzucili, odrzucili. Wiecie, że pierwszą grupę zbrojną, wręcz zaczątek państwa izraelskiego, tak? To stanowiły setki ludzi wyjętych spod prawa. To Izrael powstał z takich ludzi, tak rozumiecie? To byli ci ludzie. To byli złodzieje, bandyci, ludzie, którzy napożyczali pieniędzy i nie oddali. To byli ludzie, którzy się zgromadzili przy Dawidzie. Nikt ich nie chciał, wszyscy ich ścigali, chcieli ich zabić. To ich przygarnął Dawid i zrobił z nich pierwszą grupę zbrojną, co najciekawsze, potem uwielbienie jeszcze z nich zrobił w świątyni pańskiej. Tak, bo oni już byli potem generałami i oni tam oddawali Bogu cześć hymnami, psalmami, nauczyli się grać, wszyscy rozumiecie, to w ogóle taka ekipa była. Czujecie klimat? To nie było miłe, sympatyczne, tylko to byli ludzie, którzy mieli na sobie blizny, którzy mieli różne rany, tak? I bardzo marną przeszłość. Dawid był pierwotypem Mesjasza. I teraz te słowa Mesjasza, mówiące wprost do diabła, czemu się chlubisz złością mocarzu? Kim ty jesteś, mówi Bóg, że chlubisz się swoją siłą, swoim kłamstwem? Rozumiesz? Kiedy będziesz czytał ten 52 psalm, to zrozum, że to jest głos Jezusa, tak? Przeciwko diabłu. Diabeł zawsze podnosi swój pyszny łeb. I tak będzie robił, bo taką ma naturę. Tego się nie zmieni. Co natomiast się zmieni? Zmieni się to, że coraz więcej ludzi będzie przychodziło do Boga i w ich sercach będzie mieszkał Mesjasz. I te słowa będą stawały się ich słowami. I dzisiaj te słowa są w twoim duchu. Kiedy będziesz dzisiaj uwielbiał Boga, to właśnie tak w tej pozycji stawaj i powiedz do diabła, czego się chlubisz? Kim ty jesteś? Nie masz absolutnie żadnych praw do mnie,
do mojego życia, do tego, co posiadam. Słowo Boże mówi, że łaska Boża trwa wiecznie. Kiedy będziesz dzisiaj się modlił, powiedz: Ojcze, dziękuję Ci, że łaska Twoja trwa wiecznie. A potem odwróć się do diabła i powiedz do niego: słyszałeś? Łaska Boża trwa wiecznie. Nie masz czym się chlubić. Jestem dla Ciebie niedotykalny. I musisz się wycofać z każdej dziedziny mojego życia, do której się dostałeś bezprawnie. Nawet jeśli zbłądziłem. Nawet jeśli upadłem. To musisz się wycofać, bo łaska Boża trwa wiecznie. Jesteś w takiej pozycji. Tak Go uwielbię. Ojcze, dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie za wielki przywilej bycia jednym ciałem. Bycia z Tobą dzisiaj tutaj. Duchu Święty, my wywyższamy Cię. My czcimy Twoje potężne imię, Jezus. Proszamy, Jezus, że Twoim imieniem
Yeah.
Dzięki Tobie żyjemy, dzięki Tobie oddychamy, dzięki Tobie funkcjonujemy, dzięki Tobie myślimy zdrowo. Dziękujemy Ci za zdrowie fizyczne i za zdrowie psychiczne. Dziękujemy Ci, że możemy postrzegać duchową rzeczywistość taką, jaka ona jest. Dziękuję Ci, Jezuo, że jest nasz zmysł poznany. Ja dziękuję Ci, że prawidłowo widzimy i prawidłowo słyszymy. Ja uwielbiam Ciebie. Gloria Jesu, Yeshua, Messiah.
Yeah.
Pociągę ludziom się. Pociągę ludziom się, Jeszu. Jeszu, pociągę ludziom się. Ja czczę Twoją obecność. Ja uwielbiam Cię. Thank you.
oddychaj. To jest powietrze. Uwielbiamy Cię,
Twoje podniesienie. Jest się w pierwszym planie moich działań Twoje podniesienie. Holistykę dla ludzi. Yeah.
przykładem Króla
Każdy ma być w przebudzeniu. Nie. Na przebudzenie się decydujemy. Przebudzenie to jest miejsce naszej decyzji. To jest miejsce, kiedy Ty oddajesz autentycznie panowanie Jezusowi. Nie tak, jak Ty chcesz, ale tak, jak On chce. To świadomy stan. To jest stan, na który się decydujemy. Uwielbiam Ciebie, Jezu. Dziękuję Ci, że mogę być częścią przebudzenia. Dziękuję Ci za to, że z miejsca świadomości mogę zdecydować, że chcę być Twoim głosem, że chcę być głosem przebudzenia. Dziękuję Ci za to i uwielbiam Ciebie.
Diabelskie pomysły, uwalniam tylko ludziom na tym miejscu. W imieniu Jezusa
panuje. Diabeł nad tobą nie panuje. Twoja osobowość jest poddana twojemu odrodzonemu duchowi. Korzystaj z tego. Ustanawiaj teraz modlitwę. Powiedz, że jesteś tym, kim Biblia mówi, że jesteś. Powiedz, że potrafisz to, co Biblia mówi, że potrafisz. Powiedz, że zrobisz to, co Biblia mówi, że zrobisz. Deklaruj to. Nazywaj to. Twoje decyzje mają moc. Kiedy mówisz to, co mówi Słowo Boże, to zgadzasz się z Bogiem. A kiedy zgadzasz się z Bogiem, to jest was dwóch. A gdzie dwóch zbiera się? W imieniu Jezusa. Tam to się wydarzy. Kiedy zgodzisz się z Bogiem, to się wydarzy. Więc ogłaszaj te rzeczy teraz. Mów je. Holy Spirit, praise the Lord. Holy Spirit, praise the Lord. Zobacz siebie w okręgach niebieskich. Zobacz, gdzie jesteś. Zobacz, kim jesteś. Spójrz na to. To jest twoja tożsamość. Na ziemi jest sztab, zuchwała bez krwi, zderzycie da. Więc uczmy się, służę.
Jedyny godzien chwały.
bardzo dobrze znam. Halleluja. Czy jest ktoś, kto nie oddał życia Jezusowi jeszcze? Czy jest ktoś, kto dzisiaj na tym spotkaniu, kto nie należy do Jezusa? Kto nie narodził się z Bożego Ducha? Jeżeli nie narodziłeś się z Bożego Ducha, chodź tutaj do mnie. Pomodlę się z Tobą. Przyjdziesz do Jezusa i Twoje życie się zmieni. Spójrz w swoje serce, jeżeli nie masz pewności, że po śmierci pójdziesz do nieba, to wyjdź teraz tu do mnie. Wiara jest pewnością. Wiara to pewność. Po śmierci się idzie do nieba, jeśli się narodziło z Bożego Ducha. Jeśli się nie narodziło z Bożego Ducha, to się idzie do piekła. Bez względu na to, czy jest się dobrym, czy złym człowiekiem, czy się chodzi do kościoła, czy nie. Kto nie ma pewności zbawienia, przyjdź do mnie teraz. To jest miejsce Twojego przełomu. Weź to. Kto choruje z Was? Kto jest chory na fizyczne choroby? Kto potrzebuje uzdrowienia z fizycznej choroby? Przyjdź teraz tutaj. Kto jeszcze? Proszę, Dorotka, przychodź do mnie. Dlaczego? Czego się boi? Jak? Ile ma lat? 19 lat, jest dorosła. Otwórzcie tam te drzwi. Tam jest taka dziewczyna, co się boi. Powiedzcie, żeby tu przyszła, chce być zdrowa. Chce być chora, nie zostaje za drzwiami. Kto jeszcze chce być zdrowy? Przyjdź po swoje zdrowie. Marta. Niech ktoś zastąpi Martę przy tej kamerze. Marta, chodź tutaj, będziesz się modliła o ludzi. Bartek. Policyki, relacje, Leszek. Chodź tutaj do ewangeliści. Proszę, Przemek. Zacznijcie się modlić o ludzi. Uwalniajcie Bożą moc. Ojcze, my wywyższamy Ciebie. I córka ma tu przyjść. Boga taka razem. Krzyża jest. Chcę słyszeć dzięki Tobie. Aleluja.
Ciebie. Aniołowie uzdrowienia, wstępujcie wobec tych ludzi. Niech ogień Boży, który niesiecie, przenika ciała ludzi teraz. Halleluja. Dzieci, chodźcie dzieci do mnie tutaj. Będziemy się modlili o dzieci. Wszystkie dzieci, proszę, żeby przyszły do mnie tutaj. Halleluja. Małe duże. Tak, bierzcie dzieci z korytarza. Uczcimy Cię, Duchu Święty. Wszystkie dzieci, chodźcie dzieci. Dzieci. Chodźcie dzieci. Mamy skarby. Alleluja, alleluja. Duchy, same duchy. Modlimy się o dzieci, przyjaciele. Ojcze, dziękujemy za dzieci. Znałem o tym już. Nie kombinuj. Ojcze, modlimy się o dzieci teraz. Dziękujemy Tobie za każdy z nich. Ojcze, my autorytetem Kościoła. Bierzemy teraz władzę nad każdą opresją demoniczną nad dziećmi. My w imieniu Jezusa usuwamy wszelkie choroby, wszelkie niemoce, przeklinamy wszelkie infekcje, zabraniamy, aby jakiekolwiek wirusy, zarazki chorobotwórcze, choroby czy wypadki dotykały tych dzieci. W imieniu Jezusa ja przeklinam wszelkie problemy z nauką. W imieniu Jezusa ja związuję duchy niebe i głuche. Ja zabraniam im działać w życiu tych dzieci. Ja przeklinam w tej chwili demoniczne siły punktu, krwnogrodności i nieposłuszeństwa. W imieniu Jezusa, Duchu Święty, Ty jesteś Bogiem. Niech Twoja potężna moc przenika te dzieci. Niech Twoja moc przenika dzieci. Niech Twoja moc przenika dzieci. W imieniu Jezusa Chrystusa. Niech Twoja moc przenika dzieci. Duchu Święty, Ty jesteś tym, który ich powołałeś. Powołałeś, aby byli Twoimi narzędziami. Duchu Święty, niech Twoja moc przenika dzieci. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, my otaczamy te dzieci krwią Jezusa. Aniołowie Boga, strzeżcie ich, dbajcie o nich. Ja w imieniu Jezusa przeklinam wszelkie konflikty w szkole. Ja przeklinam wszelkie problemy z ich kolegami, koleżankami czy nauczycielami. W imieniu Jezusa. Ja rozbijam te problemy w imieniu Jezusa. Ja przeklinam wszelkie lęki atakujące dzieci w imieniu Jezusa. Ja ogłaszam, że te dzieci są odporne na system tego świata. Ja ogłaszam, że świat nie dotknie tych dzieci w imieniu Jezusa. Ja ogłaszam, że te dzieci są światłością i tam, gdzie one będą, tamte światło będzie się rozchodziło w imieniu Jezusa. Alleluja. Dziękuję, możecie gdzieś tam sobie iść, usiąść jak chcecie. Czemu nie chciałaś? Chcesz być zdrowa? Czy nie chcesz? Musisz wiedzieć, czy chcesz być zdrowa. Jezus powiedział tak, to pragnie, niech przyjdzie do mnie. Głupio to jest diabłu. Rozumiesz? To jest bardzo ważne. Musisz zrozumieć bardzo ważną rzecz, że głupio to jest diabłu, bo on jest po przegranej stronie. Co ci jest? Opowiedz. Thank you.
jest prawdą. Nigdy nie zapominajcie o tym, że ona jest prawdą. Religia, ona ma w sobie pewną formę kolorowego mistycyzmu. Religia nam mówi, że coś się stanie poza prawdą. Poza prawdą nie ma niczego. Po prostu nic się nie wydarza poza prawdą. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. My będziemy przyjmowali od Ciebie dalej wszystko to, co dla nas masz. Halleluja.